No i witam wszystkich w kolejnym odcineczku Wujek Elvis Gra. Powiedzmy, przygodówki, Damnations, loading, nawet loading. Słabo wrzesień mi się zaczął z filmikami, a to za sprawą godzin nadliczbowych, 16, nie 16 i tak dalej, i tak dalej. Stąd też no nie było czasu. Nie było czasu nagrywać, no człowiek przychodził z pracy, wyspał się 4 godziny i z powrotem musiał iść do pracy, więc no tak, taki los człowieka pracującego. Ktoś to do mnie ładuje. Aha, tęciu. Dobra, tam jest Zagato, ja do Zagato ładowałem niepotrzebnie. Już nawet nie pamiętam, na czym skończyłem, bo to troszeczkę temu się nagrywało. Wiem, że tej części, tej partii gry no nie za bardzo lubię. No i gdzie teraz? Aha, pasowałoby tam doskoczyć. Ach, udało się. Chodzimy sobie po tych totemach. Tam na dole gdzieś zostawiliśmy motor. Widać go nawet. Widać go nawet. Nie, to jednak broń. Dobra, nie, nieważne. Doskoczymy tam? No gościu. O kurwa. Nie wkurzaj ludzi. Ja! Stój, wróć! Pozbieramy sobie tutaj całą zawartość tych wszystkich. A, przypomniałem sobie, w ostatnim odcinku żeśmy nic innego nie robili, tylko jeździli sobie motorem, więc takie GP na Terra Verde. Doskoczymy tam? Chyba tak. Tu jeszcze 9 kulek. Dobra, idziemy dalej. I na dół. I właśnie nie lubię tej akcji, która tam będzie na dole zbytła. Jak zawsze pokazuje nam ścieżkę, jaką mamy przejść. No i oczywiście mamy naszego asasyna. Explore the city. No i jesteśmy w takim jakimś podziemnym mieście. Będziemy odkrywać sekrety. To jest akt trzeci cały czas bodajże. The Battle Begin. Tym razem Secret. O jakie sekrety może chodzić, no to dowiemy się już wkrótce. Najpierw zejdźmy do tego miasta. Widać je tam u góry ekran. O właśnie, w tym miejscu, zobaczcie. Wszystko to ładnie. O, tutaj nawet. Ładnie to wygląda, no niestety. Przejście jest strasznie skomplikowane. A postaram się to ogarnąć jak najszybciej. Strasznie tego levelu nie lubię, a ja mam tak w grach, że jak jakiegoś levelu nie lubię, to staram się go przejść jak najszybciej. A gdzie ty to Zagato tam człapiesz? Aha, dobra. Ale to już wspominałem, że nasz przyjaciel nam pomoże znaleźć właściwą drogę. Easy. We're here to help. Then you're too late. Most are already dead. Those who survive, brain fevered. They are no longer human. We've seen these fevered. Neither alive nor dead. They roam the streets like wild dogs, hunting the few who remain. Where is the prophet in such evil? I will open the gate. You will find PSI's forces massing on the southwest face of the mesa.
Head through the city to the bottom of this statue właśnie, of the zobacz, water jak to wszystko jest zakręcone do tej głowy, musimy dojść. Gate below the city. Please do what you can. To wszystko jest tak zakręcone, że ja się tu będę gubił. And avenge my family. No i co? No i mamy jakieś koło ruchome. Tam się musimy dostać. No i trzeba przejść przez to całe miasto zasrane, zafajdane. No dobra, no panowie, no nie stójcie tak, kurwa, coś trzeba robić. Zrób, spadnij mi tutaj. Przejdź mi tu z powrotem. Niech no się zastanowi, jak to przejść. A chyba to pieprzyłem. Nie no. Chyba tak, chyba to pieprzyłem. Po co ja tam schodzę? Ale to naprawdę trzeba się domyślać. Ja tu próbuję niby zrobić solucję. Niby gry znam. Dobrze. A fucking shit, kurwa macz. A jednak się człowiek gubi, bo ta gra jest, no. Zakręcona jak tampon w... Nieważne gdzie. A wszyscy i tak wiedzą. Kondomy zajebane. Cała trójka oberwała. No i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze. Można strzelać jak na Rainbow Six Vegas. Z liny. Musi być tylko oczywiście broń jednoręczna, także karabin w tym przypadku całkowicie odpadał. Teraz tu będziemy skakać. O, i tam jest ta głowa, do której musimy dotrzeć. Oczywiście jak znam życie, trzeba będzie tam sobie jeździć motorem, a jakby inaczej. Gdzie ten kuźwa zagato jest? Chłopak nie przyjdzie, nie pomoże. Chyba wodospadzik. Tak, chyba tą część musimy obskoczyć. Mamy saving. Niby nieskomplikowane budowle, ale lubią wkurzyć człowieka niemiłosiernie. Tego kondona mamy z głowy. Fajnie skaczą. Widzicie, to dużo jest takich bugów. One nie przeszkadzają w grze, ale jednak sporawo jest. No ale co można byłoby się spodziewać po twórcach Colina McRae? No, gra się zapowiadała obiecująco, jak zresztą jak zawsze, kiedy ma się coś ukazać. No, you explore, a ty sobie będziesz, kurwa, stał w miejscu i nic nie robi. O, ja pierdzielę! Do mnie, z szuta? Ocipiałeś? Dobra, przejdźmy mostkiem. W ogóle w grze się znajduje jeszcze takie niebieskie punkty. Nazwać to jakoś collectors albo coś. Na tym nie wspomnę. Minąłem, a nawet mnie się nie pytajcie, po co się stanie, jeżeli znajdziemy aż 20 takich, a normalnie sam nie mam najmniejszego pojęcia. No i zaczyna się zabawa. Zabawa w szukanie drogi. Ale ty beznadziejnie skaczesz, Rulk. Może tędy, muszę tak, oknami przejść, pyk, tu i liną. Dobra. Ten mostek to jest tylko takie złudzenie optyczne, żeby człowiek mógł zabłądzić. A raczej, żeby zabłądził. Ja nigdy zresztą nie wiem w tym miejscu, jak tu się poruszać.
Właśnie, musieliśmy tak iść. I tu na linę. Fraw sobie zmieniał ścieżkę. To mnie denerwuje, że mam akurat taką denną wersję Frawca, że jak rozpoczyna kolejną dawkę nagrywania, kolejną ścieżkę filmową, to niestety jest takie lekkie przycięcie. W ogóle coś nie mogę się ze swoim systemem dogadać po formacie. Tam już nie doskoczysz, tak? Doskocz tu. No i praca kamer troszeczkę budzi jakby zastrzeżenia. Nie jest taka, jak powinna być. Nie jest taka do końca nawet, jak powinna być. Poczekajcie, przełknę coś. Przepiję sobie kartełko. Dobra, jestem z powrotem. Wy tego nie zauważyliście, ale chwilę mnie po prostu nie było. No, tylko drobną chwilę. Saving. I tak, tam mamy dalszą część miasta pozamykaną, czyli musimy zejść do underground, czyli do podziemia. Skoczyliśmy sobie na Zagato. Wyciągnijmy Kałaha. Tu nie będzie potrzebny. Widzieliście ten przeskok nagle. O, czaszka bizona. Nagle Zagato stał się przed nami. To są takie drobne bugi. Drobniutkie błędy. Słyszę coś, co nie chcę słyszeć. Dobra. Tu jest ten metalowy kombo. O kurwa mać. Dobra. A jednak nie był taki trudny. Jednak na casual. O, na poziomie trudności casual gram. W miarę idzie. Powiem wam, że na hardzie też przeszedłem. Wiadomo, nie żeby bez problemów, no problemiki jakieś tam zawsze były na hard. Ale idzie, gra jest do ogarnięcia tak wystarczająco, że idzie przejść. Po przejściu harda odblokowujemy ostatni poziom trudności. Jak tam się dostać? I wtedy zaczyna się naprawdę Saigon. Ajajajajaj. Dobra. Na szczęście nic się nie stało. Może Zagato nam pokaże, w którą stronę mamy iść. Ten level akurat jest wyjątkowo zakręcajny. Wejdźmy na samą górę, może stąd zobaczymy coś więcej. No tak, musimy na tego totema skoczyć, totemem liną na taką kolejną część miasta. A teraz już mi nie jesteś potrzebny. Cię wypałuj. No, także niejednokrotnie powtarzałem, no Lara Croft była bez rurka bardzo, bardzo dumna. A nie dziękuję. Poczekałbym na ciebie. Dobra. Przekroczyliśmy Rubikon. O ile dobrze pamiętam, tu jakieś gady będą. Natręty. Jednak nie, jednak... A jednak tak. No skacze jak zając, ale wujek Elvis Mukica nie ukrócił. Ja tak strasznie zachwalałem też muzykę w pierwszych odcinkach. Nie no, muzyka jest... Owszem, muzyka jest fajna.
Tego się ukryć nie da. Ale niestety jest tylko... jeden kawałek. To trochę za mało. Zdecydowanie. Masz tu, kondonie. Nie denerwować. Dobra, karabiniec. Weźmy na dół. Tam jest jeszcze jeden fiutek. Dik. A. To nie jeden. Ha, ha, ha. Okrzyk. Okrzyk bólu. Ja też jestem w bólu i nadziei jak Bronek. Nie, nie, nie obrażajmy prezydenta RP. Zdarza się, też może mieć papier na dyslekcję. Ja też mam, nie ukrywam. Cóż to kuźwa było? Nie ukrywam, ja jak maturę pisałem, to sobie załatwiłem właśnie papierek na dyslekcję, żeby nie oceniano mi błędów ortograficznych. Przyznaję, że tak jest, bez bicia. O, grubo. Tu jakiś kondonek przyskoczył. Oj, to nie jeden. I to nie jeden. Masz tu, fraglesie francowaty. Będzie mnie denerwował. Dobra, zaskoczmy tu, aha. To na... na koksie. Oż kurwa. Dobra. Rozstrzelany. Jeszcze jeden. Co robi Zagato? Dobra, łyczek. Łyczek kawki. Moja kawoż po nocce. Jestem już... tak, wykończony. Na szczęście już mi się 16 skończyły, ale 7 nocek z rzędu mnie czeka. Znaczy dziś już będzie trzecia, także... dziś trzecia i jeszcze długie 4 nocki. Poczekajcie chwileczkę. Dobra, wracam. Gdyby nie ta kawa, to ja bym no po prostu nie miał prawa życia. Na nockach to tylko kawa, cola. Powiem wam, że... system jest do ogarnięcia, system pracy ten mój, ale jest strasznie, strasznie męczący. Ale no, mówi się, trudno, trzeba pracować. Podpisując umowę lata temu, umowę... O kurwa! Aha! Podpisując umowę... aż w mordę. Podpisywałem jakieś zobowiązania, że jeśli decyduję się pracować, no to na warunkach... Kurde, mol. Hej, zong. Na warunkach, jakie mi pracodawca ustali. A ty, kondonie. Będziesz mi strzelał. Dobra, doskoczmy sobie tam. Nie będziemy po drabince schodzić. Doskoczmy sobie tam. Zejdźmy na daszek. I znowu... okej, okay. I znowu zaczyna się ten irytujący. On na początku jest dobry. To jest fajnie wykombinowane, ale zdecydowanie za często. O kurde. Ujęcia nawet fajnie wyglądają w niektórych miejscach. No i teraz na dół, na sam dół, na sam dół.
I mostkiem będziemy brałować na kolejnego totema. I tam widzimy po prawej stronie, widzimy cel naszej wędrówki. Tam będziemy musieli dotrzeć. Saving. Dobra, przy następnym savingu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek, bo naprawdę w tym mieście można błądzić i błądzić. I myślę, że dość tego zanudzania w dzisiejszym odcinku. Ale ja to nagrywam bardziej jako w sensie solucji, więc mogę sobie ponudzić, pomarudzić. Tym bardziej, że no jeżeli coś się dzieje, no to coś się dzieje, jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje. Tak, błysnąłem inteligencją. Did you hear that? It sends shivers down my spine. No, tu jest dużo takich wejść. Zagadko, nie skaczesz pierwszy? Skoczyłbyś się pierwszy. Nie, to ja skończę. System kanalizacji, jak w prawdziwym mieście. O kurde! Cóż to jest? Nie kojarzę takiego potworka. Rodem ze Stalkera. Chodź, Agato. Tak, snork. Jak snorki ze Stalkera. A ja lubię Stalkera. Jedynie czyste niebo mi jakoś nie podpadło. Strasznie ciężka gra. Stalker, czyste niebo. I jakaś taka mało stalkerowska, uważam. A jeżeli chodzi... No ze Pripecie, moim zdaniem, niby to jest bodajże trzecia część Stalkera. Mogę się mylić, bo ponieważ nie siedzę w Stalkerach nie wiadomo ile. No ale trzecia część Stalkera, czyste niebo, i powiem wam, najlepsza. Najlepsza. Przynajmniej to jest moje zdanie. Każdy ma prawo do swojego zdania. Ajaj! Tam jest kondom. Nie, to jest jakiś, nawet niepodobny do snopka, jakiś z głową wilka albo czymś. Dobra, nieważne. Nieważne, co nas atakuje, ważne, że nas atakuje. Czemu ja tu kamery nie mogę? Ale ramyczka mi wysiadła. Ale jaja. Dobra, poczekajcie, zmienię sobie bateryjki w myszce i zaraz do was wracam. Dobra, jestem, myszka wróciła, te baterie też nie są za silne. A, wyjąłem z pilota telewizora. Ja telewizji nie oglądam, bo mam potrzebne baterie do pilota. Loading. Nie oglądam telewizji, bo nie mam czasu. Za to moja żona namiętnie ogląda, tym bardziej, że zaczęły się nowy serial Burza! Burza, idzie burza i mi się... Nieważne. No i to będzie płakać na te baterie. Mówi się trudno. Mały rekonesans. I kolejny saving. No dobra, w takim razie... w tym miejscu... Ja pierdzielę, to biegnie za mną w tym miejscu. Ja cię kręcę, pomóżę Zagato, tego jest tu w pizdu. Tak trochę tchórzliwie będziemy kończyć ten filmik, ale oczywiście zapraszam was na kolejny odcineczek z serii Wujek Elvis gra w przewodówki The Nations, także trzymcie się. See ya.